W 92 roku poszłam na swoje pierwsze zajęcia taneczne. Wolałabym nie mówić, ile mam lat, ponieważ zawsze będę obchodziła swoje 28 urodziny. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach nie było modne, intencjonalne wysyłanie dzieci na zajęcia dodatkowe. Moi rodzice nie byli przeszczęśliwi, kiedy oznajmiłam, że chcę na takie uczęszczać. Parę lat później pojawiły się pierwsze sukcesy taneczne. Wytańczyłyśmy wraz z koleżanką Mistrzostwo Polski w stepowaniu. Moja miłość do tańca, ruchu, choreografii rozwijała się do czasów maturalnych. Niestety później pojawiła się kontuzja, która wyhamowała moją karierę. Mimo obaw najbliższych zdecydowałam się na poważną operację kolana. Jakież było moje szczęście, kiedy po wszystkim lekarz powiedział mi: będziesz ty, dziewczyno, jeszcze tańczyć. Pod koniec studiów wyjechałam na praktyki do Warszawy, gdzie rozpoczęłam pracę w agencji eventowej. Miałam przyjemność współpracować z tancerzami popularnych programów telewizyjnych. Bardzo cieszyła mnie ta praca, natomiast brakowało mi ruchu. Postanowiłam zrobić kurs na instruktora tańca. Oddychamy. Dzisiaj, po wielu latach pracy, jesteśmy w moim studiu działań kreatywnych art. W Łosicach. Muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, ponieważ wielu doradców kazało mi się puknąć w czoło, kiedy słyszeli o moim pomyśle na biznes. Mój wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich był bardzo złożony. Na mojej liście było ze 40 punktów i to w wielu sztukach. Wtedy naprawdę poczułam pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, a w szczególności opiekunki mojego projektu, pani Edyty. Można powiedzieć, że miałyśmy kontakt 24 godziny na dobę. Chcę dać moim podopiecznym poczucie, że mogą tu przyjść i naprawdę się realizować. Tworzymy grupy teatralne, grupę Mamuśki, czyli grupę taneczną dla dorosłych, organizujemy imprezy okolicznościowe, no i oczywiście zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia akrobatyki powietrznej na szarfach. Matematyka, chemia, historia, ważne, bardzo, ale ruch, taniec równie ważne. Film współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.